Jesteśmy na żywo. Przedstawiam się, Jolanta Trzywakowska, menadżerka do spraw komunikacji PR-u Wikimedia Polska. Rozpoczynamy webinar o grywalizacji. W jaki sposób grywalizacja może wspomagać motywację i integrację rozproszonych zespołów? I robimy to ze specjalnej okazji, dlatego że rozpoczynamy projekt Akademia Wikimedia, oparty w tej chwili o platformę grywalizacyjną. I właśnie o tej platformie grywalizacyjnej, czy gamifikacyjnej, jak woli Paweł, będziemy dzisiaj rozmawiać. Są z nami eksperci, którzy zajmowali się tworzeniem i współtworzeniem tej platformy. Może przedstawię, będziecie się przedstawiać alfabetycznie. Proszę, żebyście powiedzieli, kim jesteście i co robiliście przy platformie we współpracy Growaperion i Wikimedia Polska. To pierwsza alfabetycznie Natalia Ćwik. Musisz się odmutować. Dzień dobry, Natalia Ćwik, Wikimedia Polska, dyrektorka generalna. Moja rola w tym projekcie była bardziej administracyjna. Chodziło o to, żeby nawiązać, podtrzymać i zrealizować współpracę z firmą Growaperion. Dodam tutaj, że jest to przykład współpracy z zakresu zaangażowania społecznego, ponieważ była to współpraca barterowa. Jesteśmy organizacją pozarządową typu non-profit i takie rozwiązanie bardzo, bardzo nam odpowiadało. I później mogłam obserwować, jak mój zespół oraz jak zespół Growaperion realizuje ten projekt, ale o szczegółach, myślę, opowiedzą już koledzy i koleżanki. Super. Witamy też oglądających nas w mediach społecznościowych. Kolejny to jest Mateusz. Dzień dobry, witam Was. Jestem biznes deweloperem w firmie Growaperion. To wdrożenie, które przeprowadziliśmy wspólnie z Fundacją Wikimedia Polska, jest dla nas bardzo istotne z tej perspektywy, że tak jak wspomniała Natalia, tutaj współpraca ma charakter barterowy. My nie traktujemy Wikimedii jako, nazwijmy to, takiego typowego klienta komercyjnego. Jest to dla nas szansa z współpracy właśnie z taką organizacją nienastawioną na zysk, z ogromną społecznością, bo wprawdzie na razie narzędzie jest do dyspozycji wikipedystów tutaj lokalnie, ale kto wie, może kiedyś będzie narzędziem ogólnoświatowym. Prawda. Dobrze, to kolejna. Poprosimy Kamila o wyłączenie kamery. O, dziękujemy bardzo. Przyjmujemy kolejną osobę. To teraz kolejna alfabetycznie jest Ada Jakubowska. Ada. Cześć, dzięki Jola. Tak jak jestem Ada, jestem starszą specjalistką do spraw technicznych w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska, a podczas tworzenia platformy byłam odpowiedzialna tak naprawdę za stworzenie całej bazy wiedzy, za dodanie jej do już istniejącej platformy, za współpracę przy ustawieniach końcowych i konsultacje merytoryczne i techniczne z wikipedystami, z wolontariuszami, również tymi, którzy testowali tą platformę oraz razem z wikipedystą Powerek tworzyłam filmiki, które też specjalnie powstały pod naszą platformę, pod nasz kurs. To dużo, dużo pracy włożyłaś. Dobrze, Paweł, kilka słów o tobie. Okej, okay, jeśli chodzi o pracę tutaj nad projektem, to za dużo nie będę w stanie powiedzieć z mojej strony, jeśli chodzi o wsparcie. Myślę, że ono dzisiaj z takiej strony psychologicznej, czy teorii psychologicznych i teorii gamifikacji, czy grywalizacji. Generalnie jestem menedżerem działu rekrutacji w Software Hat, więc siedzę w IT, odpowiadam też za onboardingi, exit interviews w naszej firmie, więc tutaj ten kontekst grywalizacji od strony organizacji będę starał się dzisiaj też przedstawić. Plus parę rzeczy robię wolontaryjnie, ale myślę, że gdzieś tam to może się pojawić w To trakcie. pewnie wyjdzie, bo robisz dużo ciekawych rzeczy. To skoro już rozpoczęłaś o tym wolontariacie, już parę rzeczy robisz wolontaryjnie, Wikipedia jest tworzona przez wolontariuszy, przez społeczność wolontariacką i
ta platforma, którą, mogę tak powiedzieć, razem tworzymy, ma również na celu integrację i motywację zespołów wolontariackich rozproszonych, ale nie tylko, nie tylko wolontariackich. Natomiast skupmy się na tym elemencie wolontariatu. Co ludzi w ogóle zachęca do tego, co ich motywuje do tego, żeby być wolontariuszem w jakimkolwiek, czy nawet w takiej organizacji jak nasza, czy w jakiejkolwiek innej? Czyli co nas motywuje do tego, żeby działać pro bono? Może Paweł, jak już rozpocząłeś? Myślę, że te czynniki dałoby się podzielić na kilka kategorii. Jedną z nich na pewno jest taka kategoria społeczna, towarzyska, czyli możliwość spotykania się z innymi ludźmi, interakcji, wymiany doświadczeń i też przynależność do grupy. Tutaj nie wiem, czy Ada potwierdzi, bo Ada chyba najbardziej jest tu zaangażowana, jeśli chodzi o współtworzenie treści i od strony praktyka. Tutaj przy Wikipedii byłaby w stanie powiedzieć, czy jest to jedna z istotnych rzeczy. Z mojej perspektywy osoby, która między innymi prowadzi teatr amatorski, to na pewno ta przynależność do grupy właśnie wśród ludzi, którzy robią coś wolontaryjnie, jest jedną z kluczowych co do tych czynników, które na to wpływają, że ludzie się podejmują czegoś takiego. Druga rzecz, takie czynniki pragmatyczne związane z tym, że chcemy nabywać nowe umiejętności i samo z siebie to jako taki czynnik motywacji wewnętrznej jest istotne, a z drugiej strony dzielić się tą wiedzą, którą mamy. Więc ta wymiana wiedzy to kolejna rzecz. I trzecia, bardzo częsty czynnik, elementy takie psychologiczne, które wiążą się z tym, że działania wolontariackie, wolontaryjne mogą między innymi zwiększać naszą samoocenę. Okej, a jak ty widzisz to, Natalio? Zarządzasz organizacją, która wspiera całą społeczność wolontariacką, a wokół, zrzeszoną wokół Wikipedii i innych projektów Wikimedia. Jak widzisz tą kwestię działania pro bono? Może wyjaśnię. Nie zarządzam społecznością, zarządzam zespołem, stowarzyszeniem i też nie sama, bo razem z zarządem, który notabene również rekrutuje się spośród wolontariuszy z projektów Wikimedia. No, działalność pro bono jest na pewno czymś, co pozwala jakby zrealizować różne rodzaje motywacji i potrzeb. Ludzie edytują, ludzie przychodzą do tych projektów z różnych powodów, my ciągle to badamy, ciągle nas fascynuje to, jak różne są te motywacje. Czasami to jest chęć po prostu podzielenia się swoją wiedzą. Mam pasję, dużo wiem, chciałbym, żeby inni też tą pasją się w jakiś sposób zarazili, jeśli mogę tak powiedzieć. Czasami to jest chęć po prostu bycia częścią jakiejś większej społeczności, jakiejś wspólnoty, dlatego że mimo tego, że każdy ma swoje konto na Wikipedii osobne, to jednak bardzo często stwarzamy okazję do tego, żeby to edytowanie było doświadczeniem wspólnym. Organizujemy wydarzenia offline, online, konkursy edycyjne, to bardzo wzmacnia poczucie bycia częścią jakiejś większej całości, rodziny wręcz czasami można powiedzieć, dlatego że świat Wikimediów i każde inne tak naprawdę wolontariackie zgromadzenie tworzy jakąś swoją wewnętrzną kulturę, czasami też hierarchię, swój język. Czasami ta motywacja również jest bardziej osobista. To może spełniać taką funkcję bardzo, bardzo związaną z jakimiś naszymi szczególnymi uwarunkowaniami, potrzebami, sytuacją, być czymś na chwilę, być czymś na dłużej. I myślę, że to są najważniejsze rodzaje motywacji. A co sądzicie o zabawie jako działaniu wolontaryjnym? To znaczy, czy coś robimy dla zabawy również? Czy ta działalność wolontariacka może mieć też element, nazwijmy to, zabawowo-rozrywkowy? To znaczy, może ja tutaj podzielę się swoim krótkim doświadczeniem, ponieważ angażuję się od czasu do czasu w organizację jakichś eventów sportowych. Byłem kiedyś, ponieważ akurat wtedy nie byłem w formie, żeby wystartować w gliwickim półmaratonie, to zgłosiłem się jako wolontariusz do obsługi. No i byłem bardzo mile zaskoczony, jak wiele osób właśnie chce być
tak jak wspomniała Natalia, częścią pewnej społeczności, ale właśnie przy tych sportowych wydarzeniach najbardziej widać, że to jest zabawa. Że tam wszyscy są w takiej jakiejś dobrej, mają dobrą energię, są weseli, nawet jeżeli wiadomo, przy okazji takich eventów zdarzają się jakieś organizacyjne wpadki, to wszystko jest takie, nie wiem, rozchodzące się po kościach, w sumie jest więcej śmiechu niż jakieś robienia z tego wielkiej tragedii. Oprócz tego też idąc tropem sportowym, grywam w takiej grupie tutaj u nas na Śląsku w badmintona, która jest typowym community. Nie jest to klub, który powstał, żeby pieniądze zarabiać na uczestnictwie, tylko to jest tak naprawdę grupa ludzi dobrej woli i zrzutki są tylko po to, żeby wynajmować halę. Natomiast tam organizujemy sobie jakieś mini turnieje, ciągle wciągamy nowych i tak dalej, i tak dalej. I spotykają się właśnie ludzie w przedziale wiekowym od 15 do chyba 70 i z przeróżnych środowisk. I tak naprawdę jest to naprawdę jedna wielka zabawa, bo po prostu pochodzimy totalnie z innych światów, a tam na tej hali, jak są te właśnie dni, godziny, kiedy się spotykamy, to wszystko się robi jakieś takie bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, nie ma różnic. Oczywiście są różnice w poziomie gry, to wiadomo. Niektórzy są świetni, niektórzy trochę mniej. Czy Natomiast niektórym nie jeszcze ma jest przestrzeń poczucia, do że ktoś. rozwoju, tak. Tak, nie ma poczucia, że jestem jakimś takim tutaj niepożądanym kimś. Chciałabym nawiązać do tej zabawy, dlatego że rozmawiamy o platformie grywalizacyjnej, gamifikacyjnej i jej początek chyba jednak wywodzi się, czy taki pomysł na grę, na taką gamifikację jednak wychodzi od słowa game, czyli chyba jednak gra, zabawa. Paweł, skąd się wzięła gamifikacja? Gamifikacja i ogólnie wykorzystanie zabawy do motywacji, właśnie to, o czym teraz mówiliście, to nie jest rzecz szczególnie nowa, bo tutaj też mi przyszło do głowy takie pojęcie z kategorii antropologii kultury. Homo ludens, człowiek bawiący się, to zostało ukute przez Johanna Huizinga, jeśli dobrze wymawiam nazwisko, w pierwszej połowie XX wieku, które mówi o tym, że u podstaw naszych działań jest właśnie chęć zabawy, chęć gier. Więc i tutaj Huizinga i antropolodzy kultury mówią, że nasza skłonność do grania i to jako czynnik motywujący nas jest niezmienne, niezależnie od kultury, niezależnie od czasów. Więc można było powiedzieć, że ta grywalizacja w jakimś stopniu jest z nami obecna od zarania dziejów. Z kolei jeśli chodzi o sam termin grywalizacja, gamifikacja, tutaj w języku angielskim gamification, tak jak wspomniałaś na początku, nieco bliższe jest mi to tłumaczenie na polski pozbawione rywalizacji, to 2002 rok, więc stosunkowo nowa rzecz. No i grywalizacja, gamifikacja, będę zamiennie dzisiaj sobie pozwalał używać tych obu pojęć. Zakłada, że wykorzystujemy mechanizmy z gier, mechanik, założenia, sposób, czy związany z rywalizacją, czy z interakcjami, do innych kontekstów, które grami jako takimi nie są, czyli na przykład do biznesu, do integracji wspomnianych dzisiaj. Jasne. A gdybyście mieli wyjaśnić wszyscy, na czym polega gamifikacja, grywalizacja, to od czego byście zaczęli? Mateusz, ty się zajmujesz tym na co dzień, to może zaczniemy od ciebie, ale poproszę później też wszystkich innych też, żebyście wypowiedzieli, jak wy to widzicie. Mateusz. Znaczy, ja wierzę w to, ja wierzę w to i przynajmniej takie mamy obserwacje z wdrożeń, przede wszystkim w organizacjach komercyjnych, że grywalizacja jest taką formą wciągnięcia w pewien proces. I oczywiście tutaj znowu tylu ile uczestników, tyle perspektyw, tyle motywacji, o których już tutaj zaczęliśmy mówić. Ale dla mnie grywalizacja jest formą no taką
wciąganie w coś. Wciąganie w coś. Dlatego uważam, że jeżeli każdy z nas będzie się zastanawiał, dlaczego na przykład gra, bo gramy. Gramy na telefonie, gramy w sieci, w komputerze. Teraz znowu mamy niesamowity wzrost popularności planszówek, co szczególnie cieszy, bo w tym obłąkańczo zdigitalizowanym świecie nagle wróciliśmy do grania analogowego przy stole, nie wiem, z rodziną, ze znajomymi. Ale dla mnie osobiście, i tak jak patrzę na potrzeby klientów, którym chcemy wychodzić naprzeciw, to jest potrzeba wciągania kogoś w coś. I po stronie ludzi, to też już tutaj wybrzmiało, jest potrzeba bycia wciągniętym, jest potrzeba uczestniczenia. I to moim zdaniem jest, dla mnie przynajmniej osobiście, to jest najfajniejsza sprawa w grywalizacji. Czy ja dobrze rozumiem? Czyli właściwie mamy grupę osób, które chcą zachęcić kogoś, żeby wzięli w czymś udział, i grupę osób, która być może chętnie wzięłaby w czymś udział, ale trochę jeszcze nie wie albo trochę nie umie. I wy za pomocą waszych platform, czy w ogóle jakby idei gamifikacji, łączycie te dwie osoby, znaczy te dwie grupy, i robi się taka. I tak jakby zachodzą na siebie coraz bardziej te społeczności. No, tak, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, że ktoś, znowu będę troszeczkę mówił z perspektywy klienta i to nawet dużego klienta. Wiadomo, że w dużych firmach tych procesów jest mnóstwo, tych strumieni informacji jest mnóstwo. I teraz w momencie, kiedy chcemy, kiedy naprawdę na czymś nam zależy, żeby jakiś proces, nie wiem, wprowadzenie menadżerów wszystkich szczebli, dajmy na to w ideę ESG, żeby to nie zginęło pomiędzy tysiącem strumieni informacji, które oni otrzymują codziennie, nie wiem, nawet kilkaset maili, to trzeba to jakoś wymyśleć inaczej, jak to przekazać, jak ich wciągnąć. W jaki sposób zaprzyjaźnić ich z tą ideą. Więc tak, grywalizacja w rękach tych, którzy mają właśnie ten pomysł, którzy są odpowiedzialni za podnoszenie na przykład kwalifikacji czy wiedzy w zespołach ludzkich, to jest dla nich narzędzie. To jest dla nich narzędzie, którego mogą użyć, żeby w sposób przyjemny, nieco zabawowy, wypromować coś, zachęcić do czegoś, zachęcić do właśnie udziału, zachęcić do zwrócenia uwagi, zachęcić przede wszystkim do zaangażowania się. Jasne, czyli to też jest zastosowanie tego typu platformy z punktu widzenia organizacji i z punktu widzenia zespołu pracowniczego czy zespołu wolontariackiego. To też jest takie powiedzenie. Jeśli dobrze to rozumiem, zależy nam na tym, żebyście wzięli w tym udział. No, Tak? tak, mam. Dlatego, że stworzenie grywalizacji to jest oczywiście temat zupełnie osobny, ale tam też muszą być spełnione pewne warunki, żeby ona była postrzegana jako atrakcyjna, żeby tak naprawdę właśnie ktoś, kogo zaprosimy do tej, nazwijmy to gry na razie w uproszczeniu, żeby on się nie wycofał natychmiast, żeby nie stwierdził, ojej, co to jest. A w jaki sposób gamifikacja, grywalizacja wzmacnia motywację? Dla mnie to jest zawsze zastanawiające, dlatego że jestem osobą, która nie gra w nic. Jakby ja czytam książki. W związku z tym i również nie interesują mnie te takie nawet typu przeczytaj 52 książki, czy co, jakby rywalizacja nie. W związku z tym zastanawiam się, czy dla takich osób, które są nie, mało rywalizacyjne, albo akurat w takim, powiedzmy, no tak, mnie ich interesuje granie. Do jakiego stopnia tego typu platforma może być też zachętą i w jaki sposób może wzmacniać motywację? Może Paweł, później Natalia i Ada.
Myślę, że dobrze opracowana grywalizacja uwzględnia te zainteresowania i preferencje osoby, która ma być zaproszona, bo to ten aspekt dobrowolności w ogóle w każdej zabawie, grze jest istotny. I tutaj fajnie, Mateusz, że powiedziałeś o tym zapraszaniu do wzięcia udziału, a nie o, czy też Jo, o tym mówiłaś, a nie jakimś nakazie zewnętrznym. I co istotne, w grywalizacji mówi się o czterech, czasem więcej typach osób, które grają, i w zależności od tego, czego potrzebują, inne aspekty gry są eksponowane. I tak możemy tutaj wyróżnić taki typ killera, zabójcy, osoby, która jest nastawiona na rywalizację. Czyli tak jak tutaj wspomniałaś, raczej tą osobą nie jesteś ty, ale jest wiele osób, które szukają w grach, grywalizacji samej w sobie też takiej możliwości rywalizacji, porównywania się z innymi. Aczkolwiek badania pokazują, że jest to mniejszość tych osób, które w takie działania wchodzą. Drugi typ to społecznik, osoby, które możemy zachęcić i motywować w grywalizacji między innymi, ale nie tylko, czy w gamifikacji. Właśnie tutaj chyba ta rywalizacja w nazwie nieco się kłóci z typem społecznika, czyli osób, które wchodzą w to, bo chcą spotykać się z innymi, wchodzić w interakcje, niekoniecznie te face to face. Tutaj myślę, typ społeczności, o której dzisiaj rozmawiamy, wikipedystów, nie zawsze ma chyba, z tego co wiem, przynajmniej możliwość spotkania się twarzą w twarz, a mimo to jest to społeczność, więc grywalizacja tutaj w taki sposób może też wzmacniać motywację. I dwa ostatnie typy, które być może byłyby najbliższe temu, o czym ty mówisz, czy jak siebie postrzegasz, to po pierwsze zdobywca, achiever, taka osoba, która dąży do tego, żeby zdobywać chociażby nagrody, żeby uzyskiwać punkty, żeby poszerzać wachlarz swoich umiejętności. Tutaj ja nie wiem, czy dobrym przykładem byłoby być może tworzenie nowych artykułów, nie? Jakby, czy edytowanie jak największej ich liczby. I ostatni typ to explorer, odkrywca, osoba, która lubi zgłębiać grę. Tutaj osoby, które lubią RPG, czy też często planszówki, takie po prostu pewnie by się odnalazły. Ja na przykład Wikipedii bardzo lubię i trochę tak traktuję czasami, jak grę w Wikipedię, że wchodzę z artykułu w artykuł i odkrywam jakieś nowe dla siebie światy. Wchodzę w fizykę kwantową, na której się w ogóle nie znam, ale próbuję się czegoś dowiedzieć. I dla mnie jakby w graniu w Wikipedię to jest kluczowy aspekt, nie? Który mógłby mnie dodatkowo motywować, gdyby jeszcze, oprócz tego, że już samo w sobie jest motywujące, motywacyjne, to możliwość mierzenia tego, jak dużo odkrywam, co odkrywam, werbalizowania tego, nazywania, nie? Jak w dobrej grze, gdzie można zdobywać punkty na przykład. Faktycznie są wiki speedruny. Nie wiem, czy Ada, możesz powiedzieć kilka słów, na czym to polega? Tak, to jest gra, która polega na tym, że mamy start, czyli artykuł, w którym, no, z którego startujemy tak naprawdę ten speedrun, a później po tych linkach wewnętrznych Wikipedii, tak jak mówisz, że ty eksplorujesz, Pawle, tą Wikipedię, musimy dojść do już wcześniej założonego artykułu mety, który jest na mecie, i w ten sposób mierzymy czas i ilość kroków, jakie pokonaliśmy, żeby przejść po tych linkach wewnętrznych z artykułu do artykułu. I od razu wtedy wiem, do jakiego muszę dojść, tak? Czy to ja muszę jakoś... A, okej, okay, dobra. Tak, tutaj muszę się tym zainteresować. Tak, w wiki speedrunie kluczem jest to, że masz początkowy i końcowy artykuł. Na przykładzie najprostszym to byłoby, że masz Afrykę i masz rzekę Amazonkę i o to dochodzi. W związku z tym to jest proste, bo to jest Afryka, kontynent to Ameryka Południowa i później masz rzeki i tam sobie wpisujesz. To są całe systemy, nie jest to łatwe, ale to jest fajna zabawa. A ty, Natalia, jak widzisz taką motywację w tej gamifikacji naszej tutaj, czy wśród w ogóle społeczności? Dlaczego grywalizacja, dlaczego w ogóle granie może w czymś pomagać, dlaczego jest skuteczne? Między innymi dlatego, że budzi emocje. Jeżeli dobrze tą grę skonstruujemy, to są dobre emocje. Wiele badań z dziedziny neurobiologii potwierdza, że człowiek, który przebywa w środowisku, które wzbudza w nim dobre emocje, łatwiej się uczy.
Łatwiej przyswaja informacje, chętniej do nich wracam. Trochę jak pamiętacie Państwo pewnie ze szkoły, jeżeli mieliśmy sympatycznego nauczyciela, który w fajny sposób przekazywał nam wiedzę, to bardziej lubiliśmy ten przedmiet. Nawet jeżeli można powiedzieć, że obiektywnie mógł być on postrzegany jako trudny. I tak, tak też postrzegam tą grywalizację, gamifikację. A jeśli spojrzymy na Wikipedię, to można powiedzieć, że to jest jakaś forma aktywności, w której wszyscy wygrywają, zarówno użytkownicy, jak i twórcy, dlatego że wszyscy składają się na jeden wspólny wynik, jakim jest po prostu poszerzanie zasobu ludzkiej wiedzy. To jest znane hasło Wikipedii. Wyobraź sobie świat, w którym każdy ma dostęp do sumy ludzkiej wiedzy. I to jest właśnie to, co tworzy społeczność odbiorców i twórców tego, co znajdziecie Państwo w Wikimediach. Też wydaje mi się, że warto podkreślić, że są różne rodzaje gier. Nie wszystkie są nastawione na rywalizację. Na przykład w środowisku muzealnym dobrze znane są gry, które polegają na tym, że angażują na przykład rodzinę. Są zaprojektowane na przykład pod takie doświadczenie wielopokoleniowe. Przechodzimy do muzeum, rozwiązujemy zagadki, no i oczywiście wspólnie na końcu zdobywamy jakąś nagrodę, natomiast to nie ta nagroda jest najważniejsza, liczy się to wspólne doświadczenie, to, że przeszliśmy razem jakąś drogę, przeżyliśmy coś. Dobra gra będzie powodowała emocje, które jednoczą, które integrują i to jest również coś, do czego dążyliśmy w pracy nad platformą, żeby był element, który sprawi, że się uśmiechamy, element, który sprawi, że będziemy chcieli zdobyć więcej informacji, więcej wiedzy albo się czymś podzielić i to wszystko w środowisku, które pozwala nam komunikować się z innymi ludźmi. Jako istoty społeczne potrzebujemy takich motywacji i takich okazji. Wspomniałaś o pewnym takim O, rozwoju. Sorry. Nie wyłączył mi się mikrofon. Mogę jeszcze dodać jedną rzecz? Jasne. Bo też to, o czym Dalio teraz mówiłaś, to znowu mi się skojarzyło właśnie z tym pojęciem homo ludens, nie? Że wszyscy potrzebujemy grać, wszyscy chcemy się bawić. I kwestia dobrania odpowiedniej gry, odpowiedniej zabawy do tego, czego potrzebujemy. Tutaj wspomniałaś o emocjach, a z emocjami nierozerwalnie związany jest na pewno też poziom pobudzenia. Tak jak mówiłaś o tych dobrych czy pożądanych emocjach w tym przypadku, no to pobudzenie, które możemy uzyskać w danej grze, w dobrze opracowanym systemie gamifikacji, no musi być też przemyślane na pewno wcześniej, nie? Dopasowane do grupy, do której ma trafić, czy tutaj celujemy w tych killerów, zabójców, osoby, które oczekują rywalizacji, wtedy to pobudzenie pewnie potrzebujemy wywołać nieco większe, więcej adrenaliny, a z kolei coś innego, niższe pobudzenie w kierunku osób, które są raczej odkrywcami, eksplorerami. Nie? Okej, bo Natalia jeszcze wspomniałaś o pewnym takim na różnych etapach funkcjonowania człowieka w grze, czy akurat ty wspominałaś o wikipedystach, wikimedianach. W jaki sposób ta gamifikacja czy platformy do grywalizacji mogą na różnych etapach rozwoju, nazwijmy to człowieka w organizacji, czy wolontariusza w organizacji, mogą mieć różne zastosowania, właśnie różne zastosowania, to chyba będzie najlepiej. Mateusz, może. Musisz się, tak. Musiałem się wyć. Znaczy tak, mi się wydaje, że to, co można zauważyć, i też już to tutaj wybrzmiało, zarówno podkreślał to Paweł, jak i Natalia, w takim procesie, w procesie na przykład, nie wiem, zdobywania nowej wiedzy, czy w procesie bycia tym eksploratorem czegoś nowego, fajnie jest, wydaje mi się, jak jest to w jakiś sposób ustrukturyzowane. No bo znowu, ja wrócę do takich realiów firmowo-biznesowych. Przychodzi, dajmy na to, nowy pracownik i niech to będzie odpowiednik nowego wikipedysty. To bardzo istotnym dzisiaj, i nad tym się głowią działy HR w firmach, jest dobry onboarding.
Czyli tak, żeby ten ktoś od razu się dobrze czuł w naszej społeczności, żeby on szybko zdobył i przyswoił tę wiedzę, która mu będzie potrzebna, która mu pozwoli szybko i komfortowo wystartować z pracą. Nie wiem, ja mam różne doświadczenia, pewnie z racji wieku, kiedyś nikt nie mówił o onboardingu i ja pamiętam, że zdarzało mi się, że byłem w nowej firmie i ja przez 2 tygodnie nie robiłem nic. Ja nie miałem w ogóle nic do roboty, bo nikt mnie w nic nie zaangażował, nikt mnie w nic nie wciągnął. Wszędzie byłem piątym kołem u wozu i jeżeli sam czegoś nie zdobyłem, jakiejkolwiek informacji, no to nikt nie chciał. Nikt nie miał dla mnie czasu i nikt nie wiedział, co ze mną zrobić tak naprawdę, a ja też nie wiedziałem, co zrobić. Dlatego jeżeli my znowu wrócimy tutaj do rozproszonej społeczności wikipedystów, pasjonatów, wolontariuszy, to tutaj ta, mówiąc już bardzo przyziemnie, zgrywalizowanie tego procesu onboardingu, tego wdrażania się ma na celu zrobienie tego wdrożenia, tak zakładam, w sposób możliwie nie tylko sprawny, ale i mało stresujący. No tyle, na ile to jest możliwe. Wiadomo, nie może być tak i prawdopodobnie nie istnieje taki proces, który by w ogóle nie wymagał wysiłku. Tak jak nowy pracownik, no, musi dać coś od siebie, musi się skoncentrować, musi się zaangażować, musi rozmawiać, musi zapoznać się z materiałami, które dostaje. Tak samo nowy wikipedysta, jak zacząłem z wami współpracować, notabene, to zobaczyłem, że właśnie zostanie wikipedystą jest świetną sprawą, ale wymaga jednak wdrożenia, wymaga zapoznania się, jak to robić, że to wbrew pozorom nie jest tak, że ja będę wypisywał, co chcę, jak chcę, bo to nie jest platforma do wypuszczania krótkich komentarzy na szeroko, tylko to jest, Wikipedia jest poważna, ja tak przynajmniej uważam. I w tym momencie, jeżeli my ten onboarding robimy w sposób, no, taki możliwie przyjazny, to myślę, w to wierzę i na to liczę, że inauguracja platformy i następnie jej użytkowanie spowoduje, że na przykład ilość osób, które się zniechęcą, które pod wpływem trudności stwierdzą, nie, ja jednak chyba nie dam rady, to za skomplikowane, to by mogło być prostsze i tak dalej, będzie mniejsza. Ja nie wiem, jakie macie doświadczenia i czy macie w ogóle takie statystyki w Wikipedii, czy bywają takie zjawiska, że ktoś próbuje zostać wikipedystą, ale rozbija się gdzieś po drodze i się zniechęca. Nie wiem. To jest właśnie też ta odpowiedź, ta platforma jest odpowiedzią trochę na ten proces, ale myślę, że to, co wspomniałeś, jakby ta kwestia onboardingu, którą tutaj podniosłeś, czyli przyjęcia nowej osoby do społeczności, wszystko jedno, czy to jest społeczność pracownicza, czy społeczność wolontariacka, tak jak tutaj, one gdzieś są podobne. I takie mam pytanie chyba teraz najbardziej do Ady i Natalii. Jakie są wyzwania dla nowych, początkujących wikipedystów? Jeśli mogę, Natalia. Tak, według mnie i po konsultacji z osobami też tworzącymi tą platformę, doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę większość zniechęcenia tych wikipedystów polega na tym, że chcą zrobić za jednym razem zbyt duży krok. Według mnie stworzenie takiego nowego artykułu od podstaw, od zera w Wikipedii jest naprawdę ciężkie, ponieważ trzeba mieć po pierwsze pomysł konkretny, którego artykułu jeszcze nie ma w tej Wikipedii, po drugie trzeba mieć cały zbiór źródeł, z których możemy korzystać, żeby napisać dobry artykuł, ale też i umiejętności technicznych, jak napisać taki pierwszy artykuł. Więc my tutaj w tej naszej Akademii Wikimediów doszliśmy do wniosku, że chcemy poprowadzić nowe osoby takimi małymi kroczkami, czyli najpierw pokazać, że naprawdę przeogromnym wkładem jest edycja samych artykułów już powstałych, poprawa błędów ortograficznych, dodawanie infoboksów, ilustrowanie takich artykułów. To są też bardzo ważne czynności w samej Wikipedii, czyli edycja jej. I tak, i chcieliśmy tym kursem pokazać, gdzie się zwrócić, jeżeli mamy jakiś problem, jeżeli mamy jakieś pytania,
jak można podstawowo edytować tą Wikipedię już od najmniejszych kroków. I tak, i dzięki temu te umiejętności, które się zdobędzie podczas tego kursu, mogą doprowadzić do napisania całego artykułu. Ale nie chcemy zrażać tych pierwszych osób do samej edycji. Nie chcemy im stawiać jakichś nie wiadomo jakich wielkich celów. Dzięki, Ada. Ty, Natalia, jak to widzisz? Warto zaznaczyć, że nasza platforma jest eksperymentem i nie jest to jedyne narzędzie, które może pomóc nowicjuszom Wikipedii nauczyć poruszać się po tym świecie, dlatego że nowi wikipedyści, którzy założą konto, mogą też korzystać z pomocy wikiprzewodników, którzy wykonują fantastyczną pracę, wspierają swoją wiedzą tych, którzy zaczynają, mogą korzystać też z różnych rozwiązań technologicznych, gdzie na przykład system Wikipedii podpowiada, od których artykułów, czy od jakich rodzajów edycji warto zacząć. Na przykład mówi, zobacz, tu jest edycja na poziomie jakimś podstawowym, bardzo łatwym, możesz, nie wiem, poprawić znaki interpunkcyjne, a dopiero potem proponuje jakieś poważniejsze rzeczy. Natomiast nasza platforma to jest jakby dodatkowa pomoc, dodatkowe wsparcie. Ona pokazuje Wikipedię w trochę szerszym ujęciu. No i właśnie dodaje ten element gry, zabawy, przechodzenia przez kolejne etapy. Ma dawać satysfakcję, ma przede wszystkim sprawić, że ludzie pozostaną zaangażowani w tym wrażliwym etapie, o którym wspominała Ada, kiedy najłatwiej o zniechęcenie. Podoba mi się, że Mateusz powiedział, że Wikipedia to jest przedsięwzięcie poważne. Ono jest poważne w tym sensie, że rzeczywiście bardzo istotna jest jakość tego, co do tej Wikipedii wkładamy, dlatego że korzysta z niej ogrom ludzi. Tylko w Polsce to są ponad 3 miliardy odsłon rocznie. Z prawie 30 milionów unikalnych IP. To jest ogromna odpowiedzialność. Dostarczamy wiedzę, z której korzysta prawie każdy Polak. Więc rzeczywiście warto się do tego przygotować. Nie chcemy zniechęcać na początku oczywiście i to nie jest aż tak trudne, jak może się wydawać. Można zacząć właśnie małymi krokami. Natomiast przechodząc przez taką platformę na pewno łatwiej oswoić ten strach, który towarzyszy każdej osobie, która zaczyna coś nowego, a przede wszystkim chodzi w nową społeczność, bo Wikipedia to jest społeczność, to są ludzie. Za każdym hasłem, za każdą edycją stoi człowiek ze swoją wiedzą, ze swoją pasją, z czasem, który poświęcił na to, żeby tej edycji dokonać. Więc żeby lepiej się poruszać w gronie podobnych pasjonatów wiedzy, warto zainwestować czas właśnie w taką naukę poprzez zabawę. Nie wiem, czy też tak macie, ja tak miewam przy grach i planszowych, i takich komputerowych, w te komputerowe trochę mniej może gram, ale że właśnie ten przewodnik, ten poradnik do gry, który jest na początku, bardzo mocno wpływa na to, czy ja się nie zniechęcę, o czym Natalia wspomniałaś, nie? Że czasem te przewodniki są takie, że czytam, nie wiem o co chodzi w tej grze, więc odpuszczam, nawet nie gram. A jeszcze tutaj biorąc pod uwagę to, że gra jest dość skomplikowana, nie jest najłatwiejsza, teraz mówię o Wikipedii, no to dobry przewodnik, dobry samouczek może być na wagę złota. Pamiętam, grałem po raz pierwszy, chyba mogę podać nazwę gry, nie? Red Dead Redemption, taka gra, że się śmiga po dzikim zachodzie i tam ten przewodnik, tutorial był bardzo obszerny, bardzo dużo małych, drobnych zadań, że najpierw, nie wiem, złap kogoś na lasu i tak dalej. I myślałem, że to będzie nudne, nie? Przez to, że jest tak dużo małych elementów, ale dość szybko też zorientowałem się, że cała gra jest tak skomplikowana, tak rozbudowana, że dzięki temu, że było to zorganizowane, właśnie to uczenie się w takie małe etapy, w małe, krótkie zadania, zwiększyło i moją motywację do dalszego grania w grę i dawało też fun i znajomość tej gry, nie? Że mogłem się nią bardziej bawić, jeśli rozumiałem, jaka jest mechanika. Więc myślę też, że w gamifikacji bardzo istotne jest przemyślenie tego procesu od A do Z i oprócz tego, że to utrzymuje motywację przez zabawę, to przez dobrą organizację zadań po prostu. To w ogóle fajne, co Paweł powiedziałeś o tym, że ta gra w tą grę była tak skomplikowana i było jej tak dużo, że to otrzymywało twoje zainteresowanie, dlatego że z Wikipedią trochę tak jest i Wikimediami, że one po pierwsze nigdy się nie kończą, jest olbrzymia ilość tematów
I bez względu na Twój taki background, na to, czym się interesujesz, w czym jesteś dobry, jak spędzasz czas, znajdziesz dla siebie taką część w Wikimediach szeroko pojętych, w której możesz to wykorzystać. Jesteś świetny technicznie, znakomicie. Jest mnóstwo pracy, którą można wykonać technicznie. Robisz piękne zdjęcia? Fantastycznie. Jest mnóstwo konkursów, dzięki którym możesz to robić. Interesuje cię historia? Super. Interesuje cię jakby cokolwiek sobie wymyślisz, nie wiem, birmańskie monety, będzie dla ciebie miejsce. I to jest tak, że możesz wchodzić w ten system Wikipedii. My akurat we trzy jesteśmy w Wikimediach stosunkowo nowe, czyli ponad rok, i wiemy, myślę, że jesteśmy na etapie, który nam uświadamia już, jak wiele przed nami, tak? Czyli to powoduje, że wiemy, jak wiele możliwości i wiele tematów, które możemy podążyć, Wikipedia i Wikimedia dają. Więc to jest super, co powiedziałeś, że ten moment wchodzenia w tak skomplikowany system musi być bardzo przyjazny. Tak, dzięki za to. Rozmawialiśmy też o tym, jak to jest podobne z nowym pracownikiem, czy z nową osobą w społeczności w ogóle. Czy widzicie takie styczne, tutaj zwłaszcza Paweł, Mateusz, ale też Natalia jako jednak dyrektorka Wikimedia Polska, jakie widzicie takie styczne z wdrożeniem nowej osoby w zespole, a w taką grę? Nie wiem, czy ktoś chce zacząć. Pawle, chcesz zacząć, czy ja Mogę mam? zacząć, mogę, z Tak, przyjemnością, proszę bardzo. dziękuję. No tych stycznych jest wiele, też Mateusz o tym wspomniałeś, o tych nieudanych onboardingach, czy braku onboardingów, o którym Tu masz wspomniałeś. komputer, radź sobie, tak. Masz komputer i radź sobie, nie? I jasne, jeśli ktoś lubi wyzwania, jest wiele takich osób, to sobie prędzej czy później poradzi. Może to być dla niego też jakaś gra w odkrywanie, gdzie do kogo mam się udać w firmie, żeby coś zrobić. Ale jeśli byłby taki poradnik, przewodnik, że jeśli chcesz to uzyskać, udaj się do tej osoby. I trochę to wymusi też kontakt, nie? Bo też mówimy o integracji dzisiaj między różnymi osobami, między osobami z różnych działów, zajmującymi się różnymi obszarami w firmie. I dodatkowo ubierze to w jakąś taką ładną, schludną, zorganizowaną formę punktów, które trzeba zrealizować, no to jest po prostu łatwiej. Więc to wejście do organizacji jak najbardziej, zwłaszcza jeśli zadania, które mają być realizowane, albo jeśli organizacja, jeśli te zadania są dość szerokie, jest ich dużo, albo jeśli organizacja ma wiele różnych działów, to myślę, że wtedy szczególnie jest to istotne, nie? Żeby się połapać tej znowu grze, którą jest praca, jak najłatwiej. Mateusz? Paweł już chyba mocno wyczerpał temat, ale tak naprawdę to, co ja na przykład znowu widzę, cały czas będę się odnosił no, do praktyki, bo my po prostu tę platformę wdrażamy. To, co jest istotne, bo mówimy tutaj znowu o rozproszeniu, mówimy tutaj o tym, że tak jak Wikipedia jest edytowana i wzbogacana przez osoby z różnych geograficznie miejsc, tak samo dzisiaj cała masa firm, a duże firmy to wiadomo na pewno, są rozproszone. I teraz chodzi o to, że znowu bardzo przyziemnie nie da się fizycznie być ze wszystkimi naraz. I teraz sprytne narzędzie, ale narzędzie, które jest kontrolowane przez człowieka, nie jest tylko jakimś tam tępym formularzem, tylko narzędzie, które rzeczywiście coś daje, w jakiś sposób wciąga, angażuje. To narzędzie potrafi właśnie ogarniać tę rozproszoną społeczność, bo w tych wdrożeniach, które robiliśmy do tej pory, to zapewniam Was, że każdy z tych klientów był, jeśli to już jest jakiś zakończony projekt lub jest, jeśli trwający, to są wszystko organizacje rozproszone. Nasz największy klient ma 3600 lokalizacji. I teraz nie jest możliwe, żeby tych ludzi wciągnąć czy zapoznać ich z czymś,
jeżdżąc po kolei do 3600 organizacji, tak? To by trwało 5 lat. I jakby zrobił ostatnią, dajmy na to jakiś menadżer, był w ostatniej, to co robił w pierwszej, to już by dawno było nieaktualne. Więc my. Super. A to w takim razie, jak tą swoją platformę Grow Aperion, którą jakby tworzyliśmy, to pewnie już takie bardziej i do ciebie, i do Ady, jak ona się dostosowuje do potrzeb nowych wolontariuszy? Bo to jest to, co powiedziałeś, nie da się być razem ze wszystkimi. To jest bardzo dobre. I teraz, jak to robicie, żeby ta platforma dostosowywała się do potrzeb nowych, nazwijmy to, uczestników czy nowych wolontariuszy w projektach Wikimedia. Ada? Tak, więc stworzyliśmy platformę, do której mogą się zapisać wszyscy tak naprawdę. Każda osoba chętna rozpoczęcia przygody z Wikipedią, której tłumaczymy tak naprawdę od samego początku, od wszystkich podstaw, jak działa świat, a przynajmniej w takim zakresie, w jakim możemy, ponieważ jest to tak skomplikowany ekosystem Wikipedii, ale pokazujemy wszystko, co jest potrzebne nowej osobie, żeby zacząć swoją przygodę. Czyli no, na początku podzieliliśmy tak naprawdę na moduły całe szkolenie, w którym przedstawiliśmy najważniejsze zasady, czyli tak zwane pięć filarów Wikipedii, które mówi, jak należy się poruszać po tym świecie, jak tworzyć nowe artykuły, jak edytować. Omawiamy podstawowe funkcje w kolejnym module, czyli tak naprawdę, jak założyć konto, gdzie szukać pomocy, gdzie kliknąć edytuj, to słynne, żeby zacząć przygodę. No i w następnym module przedstawiamy społeczność, przedstawiamy trochę slang, którym się posługuje, jakie mają funkcje i jak działa ten taki świat za kulisami, który możemy zobaczyć od strony osoby edytującej Wikipedię. No i na koniec mamy moduł Śmiało edytuj Wikipedię, w którym przedstawiamy już takie końcowe techniczne rzeczy, czyli jak dodawać ilustracje, jak dodawać tabele, infoboksy i parę jakichś tam trików do zrobienia w artykułach. Także przedstawiamy tak naprawdę dla nowej osoby krok po kroku cały przechodzimy z nią tą fazę wejścia tego onboardingu dzięki tej platformie. Okej, i to gdzie tutaj w tych modułach jest gra? Gdzie jest gra? Po każdych modułach są quizy, które sprawdzają, czy faktycznie przeszliśmy przez tą bazę wiedzy. Ale są również zadania, które odsyłają już bezpośrednio do samej Wikipedii. Czyli po wprowadzeniu, jak założyć konto Wikipedii, prosimy takiego uczestnika, to teraz proszę załóż konto i wróć do nas ze swoim nickiem. I wtedy osoba sprawdzająca sprawdzi, czy faktycznie dana osoba założyła to konto i później zostaną przyznawane punkty za to zadanie, dzięki czemu właśnie na platformie są takie budyneczki, które wzrastają i jeżeli uczestnik zdobędzie, im więcej punktów zdobędzie uczestnik, tym większy i bardziej rozbudowany budynek wśród całej grupy będzie miał. Więc to są drobne zadania, które od razu wykonują i dostają za to punkty. Czyli dobrze rozumiem, Mateusz, Paweł, że taka platforma też daje możliwość wykonywania zadań poza nią. Czyli to nie jest tylko taka gra wirtualna, w którą gramy, tylko że wychodzimy z niej też zagrać. Tak, znowu przyziemnie. My platformę, jej content i ten kształt gry konsultujemy z klientem. No, w tym przypadku było to skonsultowane z wami. Jak to ma wyglądać? Czy będą różne grupy? Czy będą się różnić zawartości dla poszczególnych grup i tak dalej? I tak pracujemy z klientem, że my mu nie mówimy, słuchaj, ty masz grać w to lub w to. Nie,
My siadamy i wspólnie ustalamy, jak to ma wyglądać. I mamy kilka typów zadań, które również, których wyrazem na platformie, czy rozwiązaniem, bo Ada tutaj wspomniała o rozwiązaniu, jest, nazwijmy to, pewien dowód. I teraz u klientów na przykład są czasami takie zadania, że trzeba coś stworzyć grupowo, nagrać z tego na przykład filmik krótki, albo nagrać jakiś materiał i załączyć go jako rozwiązanie zadania. Także to nie jest tak, że tylko siedzimy w monitorze. To jest też coś, co czasami w przypadku zespołów w firmach je integruje, bo oni muszą coś zrobić na przykład w 5 czy 10 osób. Super. Czyli to jest też takie online i offline, taka forma hybrydowa całego przedsięwzięcia, tak? Może być, jeśli takie jest oczekiwanie klienta i ma takie możliwości. No bo wiadomo, znowu, tutaj jest kwestia taka, czy klient ma takie możliwości. No, są społeczności właśnie bardzo, bardzo rozproszone. No to wtedy się trzeba skupiać na takich zadaniach, które raczej się wykonuje samodzielnie, ale to wcale nie znaczy, że to ma być tylko wyklikiwanie, bo wspomniałaś, Jola, o zdjęciach. No to tak samo można zrobić zdjęcie i zanim na przykład ono się stanie zdjęciem do artykułu, to w ramach tego szkolenia nowego wikipedysty, on może takie zdjęcie podłączyć pod platformę i ktoś, kto jest już wyjadaczem i kto weryfikuje na przykład jakość zdjęć, mówi: OK, to zdjęcie odpowiada naszym standardom. Jeżeli będziesz robił zdjęcia tej jakości, no to super, to wtedy będą na przykład załączane. Tak to sobie Zapraszam. wyobrażam. Jasne. Natalia, Paweł, coś chcecie dodać? Tak, ja bym chciałabym może cofnąć się o dwa pytania, bo jeżeli pozostawimy Państwa przekonaniu, że tego typu platformy przydają się tylko i wyłącznie dla nowicjuszy czy dla onboardingu nowych pracowników, to tak naprawdę nie powiemy o pełnym potencjale gamifikacji, a wydaje mi się, że i to jest takie doświadczenie, które wyniosłam ze współpracy z Gruaperion przede wszystkim, że tego typu platformy mogą pomóc wdrażać tak naprawdę każdy nowy albo trudny temat w organizacji. I mnie na przykład teraz marzy się taka gamifikacja, która na przykład pomogłaby mojemu zespołowi wdrożyć się w narzędzia sztucznej inteligencji, że będą wspierać ich pracę, tak? Tak, żebym miała poczucie, że wszyscy będą, że ich poziom wiedzy będzie wyrównany, ale jednocześnie, że będą potrafili ze sobą w tym współpracować i że to nie będzie nauka na zasadzie, nie wiem, zakuwania gotowych promptów. Widzimy też różne inne pola, na których to mogłoby się przydać. Na przykład w tym ubiegłym roku Stowarzyszenie Wikimedia Polska było partnerem merytorycznym Akademii Liderek ESG, czyli specjalnego programu prowadzonego przez Fundację PAGI dla kobiet, które są liderkami tematyki ESG w swoich organizacjach, w swoich firmach. Wspieraliśmy ich dlatego, bo po prostu chcemy być obecni we wszystkich eksperckich środowiskach, których wiedza może się przełożyć na to, że w Wikipedii dany temat będzie lepiej opracowany. Natomiast one bardzo często mówiły o tym, z jakimi problemami się spotykają w swoich organizacjach, żeby w ogóle wyjaśnić ten skrót, wyjaśnić właśnie ogromnej rzeszy ludzi, pracownikom, którzy są rozsiani po różnych departamentach, a od których menadżer ESG często potrzebuje wydobywać dane, jak trudno jest ten temat czasami promować, wyjaśniać. I wydaje mi się, że gamifikacja może być jednym ze sposobów na oswajanie takich nieintuicyjnych czasami nowych, trudnych zagadnień czy tematów, które jednak wymagają od całej firmy jakiejś zmiany, transformacji. Więc też trochę odpowiadając wcześniej na Twoje pytanie, Jola, mnie jako szefowej grywalizacja przydałaby się na wielu polach, na pewno. Tak, nie. Dzięki, że wspomniałaś o tym właśnie, że ta grywalizacja, gamifikacja może się przydawać nie tylko na etapie onboardingu, bo też jakoś mi to chodziło po głowie od dwóch pytań. Bo z jednej strony te rzeczy, o których wspomniałaś, nowe umiejętności, nowe tematy, które się pojawiają w ciągu życia pracownika w organizacji, ale też utrzymanie motywacji przy zadaniach, które są, nie? Które mogą niejednokrotnie wydać się dość monotonne, nudne. To
ubranie ich czy przedstawienie ich, zmechanizowanie ich w takiej formie, która jest dodatkowo atrakcyjna, przyjemna, łączy elementy z gier, no to właśnie też jest ta esencja gamifikacji, nie? Dawania sobie fanu z tego, co robimy. No bo tutaj wracamy do tego poziomu pobudzenia, o którym wcześniej mówiliśmy, nie? Że jeśli robimy coś rutynowo, no to ten poziom pobudzenia dla większości z nas może być za niski i gamifikacja może go troszkę dla jednych bardziej, dla innych mniej, w zależności od potrzeb podbijać. Tak. Jeden z naszych klientów realizował już z nami dwa projekty, czyli po prostu robił sobie pierwszą edycję, po 2 latach robił drugą edycję i dokładnie to, co mówicie, realizował takie programy rozwojowe dla swojej kadry. To nie było już właśnie wprowadzanie nowicjuszy, tylko to było wciąganie w cudzysłowie osoby pracujące w firmie na wyższy poziom kompetencyjny. I było to naprawdę bardzo ciekawe, rozbudowane, bo było to 5 takich etapów gry. W sumie było to kilkadziesiąt zadań rozłożonych w czasie i prawie 1000 osób w tym uczestniczyło. Także jak najbardziej te grywalizacja jest super narzędziem do tego, żeby, tak jak Natalia wspomniała, wprowadzać kogoś w coś nowego. To ESG, o którym wspomniałaś, jest teraz bardzo ważnym tematem. My nawet kilka takich projektów mamy gdzieś, rozmawiamy o takich projektach, gdzie dokładnie ma być grywalizacja użyta do promowania tej idei, bo w organizacjach często jest ten problem, że nie do końca ci, którzy się tym zajmują, wiedzą doskonale, o co chodzi, ale cała reszta nie wie. Dla niej jest to jakieś puste hasło, trochę tak. Jest to zawracanie sposób głowy też na wręcz i tak dalej. komunikację między departamentami, prawda, między Tak. zespołami. Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Powoli przeszliśmy chyba przez wszystkie najważniejsze tematy, ale poprosiłabym Was o taką końcową refleksję, dlatego że teraz zaczynamy z naszej strony, ze strony Wikimedia Polska, zaczynamy nabór do Akademii Wikimedia, która wykorzystuje platformę stworzoną przez Grą Aperion do wprowadzania w świat Wikipedii. Chciałabym Was poprosić o takie refleksje końcowe. Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania z naszych oglądających, tutaj na razie na czacie nie widzę, to oczywiście też zadam. Ale poproszę Was o taką refleksję końcową. Może Paweł. No moja refleksja podbijająca jeszcze tę myśl, z którą przyszedłem po tym, co powiedzieliście dzisiaj, za co Wam dziękuję, że wszyscy jesteśmy tymi homo ludens, osobami, które potrzebują zabawy, potrzebują gier. I zauważenie tego, niezależnie od tego, z jaką organizacją pracujemy, czy tutaj mówimy, czy zespołach nawet, niekoniecznie muszą być to organizacje, czy to jest pro bono, czy nie jest, przez osoby zarządzające, prowadzące takie zespoły, może dać świetne narzędzie do zwiększania motywacji. I tutaj jedną z dróg jest na pewno gamifikacja, przy czym też to o tym wspominaliśmy dzisiaj, bardzo istotne, żeby ją robić z głową, żeby ta gamifikacja była przemyślana, dostosowana do właściwych, inaczej, żeby właściwe narzędzia zostały i mechanizmy zostały dobrane do osób, z którymi taka gamifikacja miałaby mieć do czynienia. Dzięki, Paweł. Ada, może na koniec masz jakąś refleksję po długiej swojej pracy nad całą tą platformą? Tak, no po długiej pracy tak naprawdę chciałabym zauważyć, że nic z tego by nie wyszło bez wsparcia wszystkich wolontariuszy, wikipedystów, wikipedystek, wikitrenerów, też pracowników, również praktykantów, którzy wtedy podejmowali praktyki, ponieważ to jest naprawdę masa tekstu, masa materiałów dodatkowych, quizów, zadań. To wszystko musiało być przemyślane, więc za tym stoi naprawdę szereg, tak jak mówiliśmy na początku, wolontariuszy, którzy, no bez których by nic się nie udało, więc ja chyba tutaj chciałabym poświęcić tą moją końcową wypowiedź na po prostu dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tej platformy i nam pomogli, bo no, bez was by to się nie udało. Dzięki, Ada. Mateusz? Dzięki.
Ja może delikatnie prowokacyjnie, ale spokojnie. Wiem, że jest wielu sceptyków. Sam też byłem trochę sceptykiem, muszę przyznać. Ale naprawdę, jeżeli każdy z nas zrobi sobie taki rachunek sumienia, to po pierwsze, my sobie czasem nie zdajemy sprawy, że tak naprawdę uczestniczymy w grywalizacjach. Tylko takich, powiedzmy, bardzo prostych, bo jeżeli ktoś zakłada apkę sklepową, a teraz w każdym sklepie, na każdej stacji benzynowej pytają, a masz apkę, czy ma pan apkę, ma pani apkę? Nie? No to zachęcam i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas uczestniczy w grywalizacjach, ale naprawdę sceptyków chciałbym po prostu zachęcić do tego, żeby zainteresowali się grywalizacją, zarówno jako, jeżeli są menadżerami, jak ją wykorzystać u siebie, a jeżeli ktoś ich już zachęca do uczestnictwa w grywalizacji, czy no chce w coś wciągnąć, to naprawdę, żeby spróbować, bo to potrafi wciągnąć po prostu bardzo przyjemnie. Super, dzięki, Natalia. Ja może zakończę takim apelem. Grajcie z nami i edytujcie z nami. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej platformy, zachęcicie też innych. Edytowanie Wikipedii jest fantastycznym doświadczeniem, przy którym nie tylko można się uczyć, można się przy tym właśnie integrować z naprawdę niezwykłą społecznością. To jest znakomite również ćwiczenie, które uczy krytycznego podejścia do źródeł informacji, dlatego że źródła informacji, które podajemy przy każdym dopisku są szalenie istotne. Dlatego mam nadzieję, że ta platforma będzie czymś, co również da Wam satysfakcję. Pomóżcie nam ją ulepszać, testować, badać. Mamy nadzieję, że jak najwięcej osób też przekaże nam swoje uwagi. I podkreślę i podziękuję, tak samo jak Ada, za to, że tworzenie tej platformy to było naprawdę również zbiorowe doświadczenie. Ada wykonała gigantyczną pracę, żeby to wszystko złożyć w całość, natomiast pomagali nam i wolontariusze, i fantastyczny zespół Grow Aperion, i wiki przewodnicy, i praktykanci, o których wspomniała Ada, czyli młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy i marzyli o praktykach w organizacji właśnie z zespołem rozproszonym. Chcieli zobaczyć, jak to wygląda, z czym to się je, więc też wciągnęliśmy ich w pracę nad platformą. Pomagał nawet nasz prezes, który jest bardzo doświadczonym wikipedystą i dał nam uwagi, które zdecydowanie podniosły jakość tego projektu. Dlatego wszyscy naprawdę przyczynili się do powstania tej no, naprawdę wymagającej dużych nakładów pracy i skupienia platformy. No i teraz apeluję, proszę Was, pomóżcie nam ją dobrze wprowadzić. Dziękuję, Natalio. Tak, ja na czacie dla osób, które są z nami na żywo teraz podczas webinaru, dałam link do rejestracji na platformę. Ten sam link wrzucę w komentarze pod transmisją na żywo na mediach społecznościowych. I za kilka dni już rusza kampania promocyjna do tego, żeby móc się zarejestrować do Akademii Wikimediów i skorzystać z platformy, którą z nami współtworzył Grow Aperion, czy dla nas współtworzył Grow Aperion, za co bardzo dziękujemy. Jeśli nie mamy pytań, bo widzę, że na czacie nam się nie pojawiają, to będziemy powolutku kończyć. Dziękuję Wam bardzo wszystkim za uczestnictwo. Dziękuję Mateusz, dziękuję Ada, dziękuję Natalia, dziękuję Paweł za to, że opowiedzieliście, w jaki sposób, jak działa gamifikacja, czym może być dla społeczności rozproszonej, ale nie tylko, dla pracowniczej i wolontariackiej. Dziękuję Wam bardzo za to i do zobaczenia, mam nadzieję, już niedługo przy kontynuacjach naszych wspólnych projektów. Do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie i za możliwość współpracy, bo naprawdę ten projekt jest, no, ja go osobiście po prostu lubię, bo on jest inny, on jest niekomercyjny i to powoduje, że też do niego taki mam duży sentyment. Także bardzo Wam dziękuję.